Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga Imperium, a ze mną niezmiennie mój gracz, Werner Gorder. Oraz jak zwykle nasz MG, Rupert ze wsi Hojten. A dziś zajmiemy się tym elementem lore'u Warhammera, w którym fantasy przechodzi w science fiction. Dokładnie, a potem się wraca i jednak znowu staje się fantasy, bo zależy, którą część tak naprawdę tego lore weźmiemy, tym bardziej, że jest to też kwestia taka bardzo popularna właśnie w wielu innych światach, uniwersach science fiction. Mowa tutaj oczywiście o wrotach chaosu czy bramach polarnych i chyba wypadałoby nam zacząć od tego, że pamiętajcie, jak będziemy teraz rozmawiać, że to jest temat, który troszeczkę się zmieniał na przestrzeni różnych edycji i wiadomo, że też nasze takie siostrzane uniwersum prawda, w którym Warhammer się odbija, czyli 40 również ma tu troszeczkę do powiedzenia, więc może na to patrzeć z wielu różnych perspektyw. Będziemy się starali wam podawać różnego rodzaju źródła i skąd bierzemy nasze pomysły, ale weźcie pod uwagę, że to jest takie właśnie jednak w pewnym stanie fluktuacji, jak wszystko zresztą związane z chaosem, więc praw ostatecznych może być mało, za to z pewnością może być dużo ciekawych pomysłów i rzeczy, które w tym lore można jednak znaleźć, bo na przestrzeni wielu, wielu lat napisano wiele różnych rzeczy o bramach chaosu i myślę, że dobrze byłoby zacząć od tego, o czym w ogóle tak naprawdę rozmawiamy, bo mamy takie właśnie nazwy jak wrota chaosu, czy bramy polarne, czy wreszcie same bramy, to też w zależności od tłumaczenia. I o ile one zwykle, zwłaszcza w odniesieniu do Warhammera, oznaczają jedno i to samo, to nie zawsze, tak? Bo mówimy tutaj o tym, co zostało stworzone na biegunach planety Warhammera. No właśnie. Ale myślę, że powinniśmy się cofnąć tutaj jeszcze jeden krok wstecz i zacząć od samego początku, mianowicie od samych pradawnych, czyli The Old Ones, czyli tej takiej bardzo denikonowskiej rasy kosmitów, która pewnego pięknego dnia przybyła na planetę Warhammera i stwierdziła, że sobie ją zterraformuje. Właściwie inaczej, nie stereformuje, tylko przystosuje do swoich potrzeb. Tak. No bo to oni byli budowniczymi tych wrót. Tak, właśnie pradawni to mówimy o tych, którzy stworzyli slanów. Nie tylko slanów, bo też mamy... No, elfów, krasnoludy i całą resztę przy okazji, ale tak jakby zaczynając chronologicznie, prawda? No i rzeczywiście oni byli odpowiedzialni za ustawienie całego systemu Gwiezdnego Warhammera. Fakt, że mamy te 400 dni, wszystko się dzieli porówno, że te orbity są takie ładne, okrągłe. To wszystko zostało tak przez nich dostosowane tak, żeby działało jak w zegarku. Tak, to oni przesunęli orbitę planety Warhammera w taki sposób, żeby była ona bliżej Słońca i żeby się ogrzała. I w ten sposób przystosowali ją do swoich potrzeb, choć wcześniej na tej planecie, z tego co wiemy, też istniało życie i też jakieś tam stworzenia sobie funkcjonowały w tym chłodniejszym dużo klimacie. Na przykład smoki. Albo szagoty, prawda? Albo marnoki, albo lewiatany. Przynajmniej takie coś możemy znaleźć w lorze gdzieś w takich największych głębinach jego. Ale właśnie pradawni jakoś to nam równo ustawili, prawda? Tak samo ten obrót wokół własnej osi planet i tak dalej, to wszystko jest równiutkie. Warhammer nie potrzebuje tych dni przestępnych, nie potrzebuje dostosować swojego kalendarza. Elfy, z tego co wiemy, też nie wprowadzają przestępnych sekund, więc wszystko to idealnie działało i rzeczywiście stworzyli wrota na biegunach, a na dobrą sprawę stworzyli je rękami swoich kreacji, czyli właśnie slanów też. Dokładnie, bo tak. Są fragmenty o tym, że to nasze ulubione wielkie żaby z Warhammera pod niejako kuratelą właśnie pradawnych tworzyły te wrota na północnym i na południowym biegunie, z czego tak naprawdę zazwyczaj mamy informację o północnym biegunie. O południowym rzeczywiście jest mało informacji, chociaż tak pojawia się. Chociaż taka ciekawostka, w niektórych materiałach znalazłem informację, że wroty były jedne tylko. Choć większość jednak mówi o dwóch. Tak, albo tak zakłada, że jest jakieś tam lustrzane odbicie, ale rzeczywiście o tym, co jest na południu, tak samo o samych południowych pustkowiach chaosu, informacji jest relatywnie mało. No i te wrota rzeczywiście zostały stworzone, wiemy, że są jak czymś, co było stworzone z jakiegoś kamienia, może stopów stali, czy czegoś takiego. Wiemy, że to jest też ten poziom rzemiosła, gdzie oczywiście magia i technologia stanowią jedność i po prostu użyto wszelkich znanych praw świata, wszechświata i światów poza tym, żeby to mogło działać. Fizyki i metafizyki. Tak. Tak. I teraz tak, no przede wszystkim po co komu takie wrota? To jest w miarę prosta rzecz, chociaż też nie do końca, ale one miały łączyć świat Warhammera z rozległym, ponoć, łączącym wiele różnych systemów gwiezdnych, a może i galaktyk, Imperium właśnie pradawnych. Co ciekawe, znajdujemy w lorze informację, że takich portali w Imperium pradawnych było dość sporo. I niekoniecznie jest powiedziane, że
na planecie Warhammera były tylko dwa, ale do tego myślę wrócimy jeszcze później. Tak. No i właśnie wiemy z tego, co tam Lore wspomina, że przez wrota w Wieromu była taka klasyczna komunikacja międzygwiezdna, jak to znamy z naszych ulubionych uniwersów sci-fi, czyli wiadomo, od Stargate'ów przez Mass Effect'y, gasnące słońca. Mniej więcej wszyscy rozumiemy klimat portali, które nas przenoszą i nam dają odpowiedź na dylemat podróży międzygwiezdnej z prędkością światła lub wyższą. Znaczy właściwie pomijając ograniczenia prędkości światła. Dokładnie. Tu oczywiście też po części jest to w podobny sposób wykorzystane w pewnym zakresie też w 40 tysięcy Warhammerze, ale oprócz tego same wrota dawały też dostęp w jakiś sposób do wymiaru chaosu. To znaczy właściwie to one były przez wymiar chaosu, przynajmniej jeżeli opieramy się na tym, co można znaleźć w podręcznikach do 8 edycji, do Battle Warriors of Chaos na przykład. Tam jest wprost opisane, że ten tunel jakby przez te wrota prowadził przez wymiar chaosu. Tak jak Warp w 40, prawda? Dokładnie tak, więc tutaj to się bardzo pokrywa. W tym konkretnym przypadku, jeżeli by to wziąć tak całkowicie na poważnie, można by postawić znak równości między Eterem i Warpem. Więc zakładam, że pradawni mieli jakiś sposób na ochronę tych swoich korytarzy przez Etyr przed wpływem potęg chaosu, które tam się po bokach gdzieś kryją. Problem polega na tym, że pewnego dnia coś się zepsuło. Tak. Generalnie nadeszła wielka katastrofa. Zresztą jest chyba nawet źródło w jednym ze starych armii Bóków, że ponoć to wtedy w realiach Warhammera, nie 40, narodzili się bogowie chaosu właśnie wraz z tą wielką katastrofą. No dokładnie. Wielka katastrofa nadeszła, bramy zawaliły się, upadły na powierzchnię, rzeczywistość implodowała, rozerwała się i w świat materialny ruszyły stworzenia, istoty, które właśnie były spoza tego świata materialnego, właśnie z tego świata duchowego, tego królestwa czystej energii, z tej domeny chaosu, jeśli by opierać się właśnie na materiałach z 8 edycji, właśnie z Warriors of Chaos na przykład. Tak, to prawda. Tutaj właśnie mamy też ten moment, w którym jest takie jakby mało rozróżnienie, bo o ile powiedzmy same bramy jako cud technologii magii stworzonych przez właśnie tam pradawnych został zniszczony w dużej mierze, o tyle wciąż pozostały niejako wyrwy w rzeczywistości, prawda? Tak, wyrwy w rzeczywistości zostały, tą wyrwę slanowie pierwszego, nie powiem pokolenia, pierwszego spawningu, czyli ci najstarsi, najpotężniejsi slanowie zginęli, próbując to załatać, udało im się ograniczyć rozszerzanie się, ale nie udało im się załatać tej dziury w rzeczywistości całkowicie. A przy okazji większość z nich zginęła. Co się stało z pradawnymi, nikt nie wie. To znaczy, no, czy akurat byli poza planetą, czy zginęli w tej katastrofie, w tym upadku. Tego nikt nie wie. Po prostu nagle zniknęli, przestali się pojawiać w źródłach. Nikt nie wie, co się stało z pradawnymi, slanowie nie wiedzą. I tak się skończyła historia bezpośredniego wpływu pradawnych na świat Warhammera. Wraz z upadkiem bram właśnie. Tak, dokładnie, no ale właśnie tutaj może się pojawić, jak się rozmawia właśnie o wrotach chaosu, że czasami chodzi o same właśnie wrota jako konstrukcja, a czasami chodzi o te wyrwy do wymiaru chaosu, które wciąż pozostają w świecie Warhammera. Teraz z takich ciekawostek związanych też właśnie z lore, na które jednak mamy jakieś informacje. Pierwsza rzecz jest taka, że jest wspomniane, że takie wrota rzeczywiście istniały na wielu światach i były różnych rozmiarów, w sensie były takie, jak na przykład znamy ze Stargate'a, małe, gdzie ludzie czy ktoś wielkości człowieka bądź kogoś podobnego mógł przechodzić z powierzchni jednej planety na powierzchnię innej planety. I wiemy też, że były takie, które były wielkie na całe statki kosmiczne i musiały być utrzymywane w przestrzeni kosmicznej, no żeby te statki mogły przez nie przelecieć, prawda? Tak, dokładnie, więc tutaj wchodzimy już w terytorium czy to z 40, czy znane z Mass Effectów podobnych rzeczy. No, albo gasnących słońc. Natomiast, co ciekawe, nie do końca wiemy, jak wyglądają te wrota na biegunach w świecie Warhammera, przynajmniej jak wyglądały kiedyś. No, to prawda, ale z drugiej strony mamy informacje. I to jest jak najbardziej w lore napisane w starszych armii bookach, że są wielkie jak góry, nie? Że są wielkie, ale że się unoszą jak księżyca, przynajmniej, że się unosiły.
To znaczy, że się unosiły, to raz, a dwa, nie mogą się unosić jak księżyce. To jest fizycznie niemożliwe. Ja mówię, jak to jest napisane. Zresztą a propos księżycy, do tego też dojdziemy, bo też jest ciekawy fragment, który stawia to w interesującym jakby też aspekcie wszystkiego, jak kiedyś tam rozmawialiśmy o właśnie Morslipie, nie? Tak, dokładnie. Zaraz do tego dojdziemy. Dokładnie, bo ja też się właśnie zastanawiałem nad tym, w jaki sposób traktować tą informację o tym, że one miały się jakby unosić nad biegunami. No bo tak, jeżeli mamy coś takiego jak orbita polarna, to orbita polarna polega na tym, że dany satelita w ciągu swojego ruchu wokół planety przelatuje nad biegunami. Mm-hmm. Po prostu mechanika orbitalna nie pozwala ci się zatrzymać nad danym punktem, chyba że jest to orbita geostacjonarna, która może być tylko nad równikiem i to tylko się wydaje wtedy, że jest nad danym punktem cały czas zatrzymana, ale to jest tylko względem danego miejsca na powierzchni planety. Ergo, nie da się zatrzymać obiektu w kosmosie nad biegunem. Fizycznie, żeby stał cały czas. Zatrzymać to jest kluczowe słowo. Tak, on wtedy spadnie. Jeżeli nie będzie się poruszał po swojej orbicie biegunowej, to on wtedy spadnie po prostu. No tak, więc... no, ale z racji, że mamy podróż przez wymiary, to zakładamy, że wydaje mi się, że możemy założyć, że Slanowie byli w stanie stworzyć takie wrota, które by wisiały jak helikopter nad tymi biegunami z powodu magii w dużym skrócie. Do tego zmierzam, że jakimś rozwiązaniem tego byłoby stworzenie bram, które faktycznie byłyby nad biegunami, ale by nad nimi lewitowały na wysokości, a nie odległości, jeżeli wiesz, co mam tutaj na myśli. Chodzi mi o to, żeby one lewitowały nad nimi, a nie były na orbicie. Rozumiesz, takie między jednym a drugim, prawda? Co ciekawe, mamy sprzeczne informacje na temat tego, w jaki sposób to mogło być zasilane, bo w jednych miejscach znajdujemy informację, że pradawni za pomocą slanów stworzyli na całej planecie sieć geomancyjną, która pozwalała napędzać pradawnym ich maszynerię i tak dalej, a slanom przy okazji przesyłać informacje na duże odległości, więc jednym rozwiązaniem byłoby to, że ta sieć geomancyjna napędzała również te wrota chaosu. Drugie informacje, które znajdujemy, to to, że pradawni starali się czerpać energię właśnie z wymiaru chaosu, z tego, co było za tymi bramami i w ten sposób to jakoś napędzać, co pozornie wydaje się być sprzeczne, ale niekoniecznie takie musi być tak naprawdę, bo wiesz, dużo o technologii pradawnych nie wiemy. Tutaj w ogóle jest ciekawa kwestia, bo jakbyśmy sobie próbowali to wyobrazić, prawda, zakładam, że to wspomnienie o tym, jak księżyce dochodziło o to, że po prostu wisiało w jakiejś odległości, a nie, że się odnosi do orbity i że to jakiś pisarz z GW sobie po prostu za bardzo pozwolił na poetyckie porównania, nie wiedząc, że ktoś tak będzie dogłębnie rozpatrywał jego słowa, jak my tutaj. Stary, nawet nie zacząłem o punktach Lagrange'a, prawda? Dokładnie. Bo to też tutaj na potrzeby tego odcinka próbowałem sobie sprawdzić, policzyć, a może w punkcie L1 i L2. A to jest bardzo morny teraz temat, jak wszyscy z zapartym tchem czekamy na kolejne wiadomości a propos teleskopu, tak dokładnie, Jamesa Webba. No, więc jeszcze ciekawa rzecz w tym wszystkim jest i o tym też się gdzieś tam pojawiają jakieś drobnostki w lore, a propos tego, że bo okej, pradawni budują ogromne lewitujące wrota na biegunie jakiegoś tam świata. No i załóżmy, że to jest coś, co prawda taka rasa robi, bo to się przydaje. No, dla nich jest, powiedzmy, połączenie autostrady z elektrownią w porządku. No ale ciekawe jest to, i to właśnie gdzieś jest wspomniane, że jest para tych wrót. Są jedne wrota i są drugie wrota. Co gdybyśmy sobie to jakoś próbowali też rozrysować czy coś takiego, no to oczywiście mamy planetę między tymi wrotami, więc może tak być. I to teraz już są spekulacje, bo o tym akurat nie mamy za wiele powiedziane, że taka planeta między tymi wrotami, nawet jeżeli jest oczywiście większa od tych wrót, że między tymi wrotami może też z pomocą sieci geomantycznej, nie wiem, nie do końca znajduje się w tym samym wymiarze, co cała reszta Układu Słonecznego, albo mają na nią wpływ, powiedzmy, jakieś inne rzeczy, które przez te, czyli właśnie magia z wymiaru chaosu, która przechodzi przez, jakby z jednej strony jest wypluwana, powiedzmy, z północy i spływa przez cały świat i potem jest wciągana przez ten południowy, na zasadzie troszeczkę tego wiru, który potem stworzył Wysokie Elfy. Nie wiem, no ale to jest prawda ciekawe, że taki projekt jakby ma swoje lustrzane orbicie, no bo jeżeli już masz coś, co sprawia, że masz lewitujące wrota na biegunie, to prawdopodobnie dostać się z tego miejsca w dowolne inne miejsce na tym świecie nie jest dla ciebie problemem. Nie do końca potrzebujesz, że tak powiem, drugiego zjazdu z autostrady do tej samej stacji 10 metrów dalej, tak? Bo to troszeczkę bez sensu. Więc mogą być tam jakieś fajne, ciekawe powody, ale to też, jak mówię,
spekulacja, tak? A propos tego, jakby to działało w ramach metatechnologii pradawnych. Niby tak, ale portali pradawnych w świecie Warhammera jest więcej niż tylko te dwa. I no nie powiem, że świetnie działają po upadku, ale są. I taki przykład mamy w Laurelorn. W Wishing Woods znajduje się coś takiego, co wygląda trochę jak amfiteatr, a tak naprawdę jest właśnie portalem pradawnych, który prowadzi do Averlorn na Ultuanie. Z tego, co o nim wiemy, to on prowadzi do tego, na ten Ultuan, przez coś, co elfy nazywają Dreaming Wood. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo tak, ten portal jest w Laurelorn, ale więcej na temat samego Dreaming Wood dowiadujemy się z ósmoedycyjnego opisu właśnie Atelloren. Tutaj mamy myśl oczywiście Battla i podręcznika do Asrai do ósmej edycji. Dowiadujemy się, że Dreaming Wood to jest taka przestrzeń poza przestrzenią, do której można wejść tylko w miejscach, które naprawdę emanują magią i są bardzo potężnymi miejscami mocy. Można w tą przestrzeń wejść w różnych właśnie miejscach z Atelloren, ale nie tylko. Niektóre z tych miejsc, w których można przejść, są oznaczane jako takie portyki z białego kamienia, które stoją w środku lasu. Brzmi zupełnie jak portal, prawda? Taką na jedną osobę. I że leśne elfy nie wchodzą tam praktycznie nigdy, chyba że mają bardzo, ale to bardzo poważny powód. Ponieważ przez ten Dreaming Wood można przeruszać się przez czas i przestrzeń, ale to Dreaming Wood jest zamieszkałe w dużej części przez demony, głównie Slaanesha, ale za to można tam się dowiedzieć wielu różnych rzeczy na temat przyszłości, jakichś wróżb i tak dalej i tym podobne. I to mnie znowu kieruje w stronę opisów Królestwa Slaanesha w Domenie Chaosu i tak zwanego Marcher Fortress, dookoła którego jest przeklęty las, do którego można wejść z różnych miejsc, które tętnią energią magiczną, na przykład z Wielkiego Lasu tam w Talabetlandzie czy Ostermarku, i tam się zgubić, więc to jest bardzo podobne. To wygląda jakby, no prawie że jakby można było postawić między Etherem a Warpem znak równości w tym wypadku. I w niektórych miejscach w świecie Warhammera w sposób niekontrolowany wejść, a inne portale, no są, ale trochę nie działają, bo po upadku pradawnych się popsuły, ale no jest to tam cały czas. Tak, tym bardziej, że to też można troszeczkę interpretować jakby istniała jakaś już oczywiście zniszczona, ale infrastruktura stworzona jeszcze przez pradawnych, która teraz jest używana, i to zresztą nie tylko przez elfy, w różny sposób, prawda, w różnym charakterze. Różne jakby frakcje mają do tego swoje podejście. No bo z racji tego, że prawda, mamy Battla i inne systemy, to trzeba było jakieś tam metody, żeby wszyscy ze wszystkimi mogli się lać w różnych miejscach, tak, że leśne elfy nagle się pojawiają w Nagarod czy coś takiego. Znaczy, leśne elfy same z siebie mają do tego korzenie Dębu Wieków. To, o czym mówiłem, nie ma nic wspólnego z korzeniami Dębu Wieków. Tak, ale właśnie chodzi mi o to, że z drugiej strony, jak mamy właśnie, wiemy o sieci geomantycznej, wiemy o właśnie o korzeniach Dębu Wieków, o których wspomniałeś, i chodzi mi o to, że to zaczyna troszeczkę brzmieć jakby, wiesz, jakby to wszystko działało tak naprawdę na podobnym hardware'ze i są różne podejścia. Wiem oczywiście o wszystkim związanym z chaosem i pojawianiu się w ramach odpowiednich wydarzeń magicznych. Ze skawenami jest prościej, bo skaweny po prostu kopią dziury, ale wydaje mi się, że można też się pokusić o właśnie coś takiego na zasadzie, że te wszystkie, dlatego też na przykład wysokie elfy mogą utrzymywać swoje fortresy, że ta sieć geomantyczna wciąż nam funkcjonuje i czy Dom Wieków, czy właśnie inne takie rzeczy, to są inne sposoby jej wykorzystania, gdzie powiedzmy software, który na tym działał, de facto już nie jest aktualny, ale można próbować to w jakiejś części uruchomić w jakiś inny sposób, tak, gdzie to jest zasilane też przez inne rzeczy, jak czy to właśnie magia z wymiaru chaosu w postaci Slaanesha, czy magia życia, prawda, i ten lore, który płynie przez Dom Wieków, ale to też już bardziej na zasadzie spekulacji. No tak, no to jest niewykluczone. No co prawda nie mamy ani żadnych dowodów, które by to potwierdzały, ani też żadnych dowodów, które by to obalały tak całkowicie, w związku z czym, no jeżeli chcielibyśmy tutaj jakoś wykorzystać tych pradawnych i tą ich technologię, o której no niestety bardzo mało wiemy, jako background gdzieś na sesji, to właściwie no dlaczego by nie, bo te wszystkie rzeczy tam są, a właśnie dlatego, że o niej mało wiemy, to może działać w taki sposób, jaki nam właśnie pasuje na sesji. Tak, to jest właśnie też ważna rzecz, o której wspomniałeś, że tych wrót stworzonych przez pradawnych było więcej, nie wiemy dokładnie ile, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby właśnie nasza drużyna natknęła się na coś, co ich wyrzuci w zupełnie innym miejscu świata, albo nawet w zupełnie innym świecie, jak chcecie, żeby, prawda, dać im nowe przygody i tak dalej, pokazać
spotkać ich w miejscach, o których tutaj często rozmawiamy, które są bardzo dalekie od naszego imperium. No i oczywiście jest pierwszy świetny pretekst na kampanię, czyli jak znaleźć drogę powrotną do domu, bo to, że udało się przejść w jedną stronę, no to w drugą już może być różnie. Więc mi się podoba to, że to jednak tak kosmiczny i tak daleki temat do tego wszystkiego, co zwykle kojarzymy z Warhammerem, jednocześnie może być tak bardzo dostępny tak naprawdę i może się pojawić wszędzie. Nie zawsze musimy to nawet przedstawiać właśnie jako takie wrota science fiction, tylko można iść bardziej w tę domenę fantasy i dopiero z czasem dać graczom zrozumieć, że to, z czym oni mają do czynienia, to nie jest po prostu magiczny portal czy wyjątkowy las, tylko tak naprawdę jakaś pozostałość po bardzo mocno rozwiniętej cywilizacji, prawda? No jak najbardziej, natomiast ja mam tutaj taką jeszcze inny motyw, który tutaj chciałbym poruszyć, mianowicie fakt, że wiesz, ta sama katastrofa i ten upadek pradawny, czy tam wielka katastrofa, ona ma wpływ na większość rozumnych ras w świecie Warhammera, bo wszystkie te rasy, takie jak właśnie elfy, krasnoludy, slanowie, ludzie, niziołki i ogry, one wszystkie zostały stworzone przez pradawnych. Tutaj mamy oczywiście ten cały trop upliftingu, czyli tworzenia istot rozumnych przez kogoś, kto jest bardziej rozumny od nich. To też jest motyw science fiction jak najbardziej. Natomiast to, że te imperium pradawnych upadło, odbiło się na rozwoju tych poszczególnych ras, prawda? Każda z nich ma swoje własne legendy. No i mamy na przykład legendy ludzkie, zaczerpnięte z Nehekary, a propos tego, jak bóg Ptra, prawda, pokonał, walczył z demonami, bo to oczywiście z tych pękniętej rzeczywistości wyszły demony i zrobiła się pierwsza taka the original inwazja chaosu. I każda z tych ras ma swoją historię na ten temat. Można znaleźć bardzo ciekawe legendy. Bardzo mi się podoba taka jedna legenda, która jest bodajże w Tomb of Salvation, w której Verena właśnie podróżuje do południowych Wrót Chaosu, żeby tam demonowi Ulgu wykraść podstępem jakiś magiczny miecz, który ma nazwę taką bardzo, bardzo aztecką i jest typowym odwołaniem właśnie do slanów, by potem wrócić do piramidy, w której razem z Talem i Asurianem walczą przeciwko demonom. A potem dowiadujemy się, że Verena to Hoet, elficki. Więc te wszystkie legendy, one są ze sobą powiązane. Tak samo jak legenda o tym, że Mor pokonał te demony i stąd pojawił się Morsleep. To gdzieś tam wszędzie jest w tle tego Warhammera cały czas. To w jakiś sposób jest opowiadane przez ludzi, którzy żyją w tym świecie i ma na ich życie jakiś wpływ, prawda? A propos legend, ja mam taką swoją heretycką koncepcję. Już o niej mówię, tylko jeszcze jedna rzecz chciałam dodać, tak a propos Wrót Chaosu wszędzie, bo jak się rozpadały te ogromne wrota na północnym i południowym biegunie, to ich fragmenty zostały rozrzucone po całym świecie, dosłownie po całym. No nie tylko ich, bo wyleciały różne rzeczy zza tego. To swoją drogą, tak, ale chciałbym powiedzieć, że właśnie wasi gracze czy drużyna może znaleźć właśnie jakieś kawałki, czy to kamieni, czy to stopów metali, które wydają się pochodzić cholera wie skąd. Więc to jest pierwsza rzecz. Po drugie, one mogą być ogromne, w sensie na dobrą sprawę Ulriksberg, ta góra, na której jest Middenheim, mógłby być ustawione na czymś, co jest de facto pozostałością Wrót Chaosu i to nie, że całych, tylko po prostu jeden fragment, bo te wrota mogły też być naprawdę, naprawdę ogromne, więc to jest jedna rzecz, o której chciałem wspomnieć. Ale tak wracając do legend, sobie tak pomyślałem, ponieważ jest taki cytat w jednym z tam z Armii Buków z czwartej edycji bodajże, Batla, że ponieważ pradawni byli tak potężni i tak doskonali, to katastrofa tak naprawdę nie mogła być wypadkiem, tylko musiała być częścią planu pradawnych, jak dziwnie by to nie brzmiało. I teraz sobie zacząłem myśleć, bo jeszcze mamy też fragment wspomniany o tym, że pradawni ulegli chaosowi, ponieważ oni sami z siebie byli siłami porządku i światła. Co oczywiście ja postanowiłem sobie na szybko zrozumieć, że znani nam jeszcze z pierwszej edycji Warhammer Fantasy bogowie prawości jak Arianka i cała reszta, tak naprawdę to są nazwy ludzi innych na pradawnych i wszyscy bogowie, jakich znamy tak a propos właśnie, to tak naprawdę są pradawni, a katastrofa też po części może być ich sposobem na to, dlatego są też dwa wrota chaosu, żeby przyjąć maksymalną ilość
możliwą chaosu i energii chaosu, zalać nie tylko ten świat, ale wszystkie światy w Imperium Pradawnych, oczyścić je ze wszystkiego niczym potop, po czym sam chaos też musi oczywiście zginąć, jak nie ma już śmiertelnych ras, które mają swoje sny, marzenia i pasje, żeby karmić ten chaos. No i wtedy mamy ostateczny, prawda, taki spełniony sen prawości, gdzie nic się nie dzieje, pełną statykę i wszystko się kończy po jednym wielkim potopie. Jak heretycka moja teoria by nie była, tak, mam parę źródeł na jej poparcie. No tak, ale jest też kilka źródeł, które utożsamiają właśnie pradawnych z różnymi bogami. To wszystko są legendy, tego na pewno wiedzieć nie możemy. Wiemy za to na pewno, że Lord Masnamundi swego czasu znalazł takie tablice, które miały powstać na kilka dni przed upadkiem. Co jest na nich napisane, tylko Masnamundi wie, ale jak Masnamundi stwierdził, na tych tablicach jest napisane, że trzeba z całego świata pozbyć się całości, cytuję, corrupting influence, i dopiero wtedy wielki plan będzie mógł posunąć się do przodu i rolą Lizardmenów i w ogóle Slanów i tak dalej jest właśnie wyplenienie wszystkiego, co to corrupting influence na świecie robi. A kto nie jest sojusznikiem Lizardmenów, ten jest przeciwko Lizardmenom. Więc to jest bardzo wygodne z punktu widzenia Lorda Masnamundi, no ale cóż, no, będziesz się sprzeczał z jego tłumaczeniem? Ja nie. Natomiast ja mam jeszcze taką jedną rzecz, która mi się przypomniała tutaj. Dość mnie rozbawiła, wiesz? Bo o ile wiemy, że w czasie upadku powstał Morslip, cała planeta została osnuta jakimiś dymami, latały meteoryty spaczeni i tak dalej, generalnie nieprzyjemny czas. Wiemy, że było to bardzo dawno temu. Więc, teraz tak trochę wybiegam jakby w hipotetyczną przyszłość świata Warhammera, powiedzmy, że jakiś uczony pewnego dnia zauważy, że w takiej starej warstwie skał jest taka czarno-zielonkawa, malutka linia, która pojawia się w tych samych warstwach skał na całym świecie. I zabawne w tym wszystkim jest to, że ta linia byłaby potwierdzeniem na tak zwany intelligent design, prawda? Bo byłaby potwierdzeniem tego, że nastąpił tak naprawdę upadek, potwierdzeniem tego, że zawaliły się wrota chaosu i pośrednim potwierdzeniem, że wszystkie istoty rozumne zostały stworzone przez pradawnych. A u nas podobna linia, która powstała na planecie z powodu upadku tego meteorytu, który wybił dinozaury, była potwierdzeniem całkowicie naturalnych procesów zachodzących we wszechświecie. Taka zabawna sytuacja. Ja bym chciał tutaj powiedzieć, że mi się wydaje, że to jest jednak drobna nadinterpretacja, bo o ile znalezienie warstwy, która sugeruje, że na całym świecie w danym okresie odkładało się znacząco spaczeń, prawda, czy tam pył spaczeniowy w jakim tam sensie, rzeczywiście udowadnia, że miało miejsce jakieś zjawisko, to ja byłbym daleki od tego, żeby powiedzieć, że to ostatecznie udowadnia intelligent design, prawda, bo... No przepraszam bardzo, wszyscy wiedzą, że wrota chaosu najpierw zostały zbudowane przez pradawnych, a później się zawaliły. No dobra, może właśnie, jak myślisz, jak to jest? Jak powszechna jest to wiedza w świecie Warhammera? Szczerze, myślę, że to jest opowiadane właśnie w dużej mierze na podstawie legend. Wiesz, problem polega na tym, wydaje mi się, że ludzie w świecie, zresztą nie tylko ludzie w świecie Warhammera, nie mają takich odniesień jak my, prawda? My, ja tutaj przecież mówiłem, Stargate, Mass Effect, Gasnące Słońca, wiemy o co chodzi, wiadomo, że jak wymyślone by to nie było, ale łatwiej dla nas się w tym odnieść, bo znamy koncept z wielu właśnie form literatury, gier komputerowych i tak dalej, wiemy czego się po tym spodziewać. Natomiast z perspektywy tych istot zamieszkujących świat Warhammera, nawet jakby im to tłumaczyć, no to wiesz, ciężko zrozumieć ogrom i wagę tego wszystkiego, prawda? To jest troszeczkę tak, jakbyś próbował wytłumaczyć właśnie na przykład sieć autostrad ludziom, którzy jeszcze są na etapie Warhammera i średniowiecza, tak? Wiesz, jak tłumaczyć, po co potrzebujesz zjazdów i po co potrzebujesz pobocza ludziom, którzy uważają, że 50 km na godzinę to jest szczyt prędkości, jaką można osiągnąć, prawda? Bo to 50-60 km, że tam konie wysiągają. Po prostu tak daleko mamy inne odniesienia, że ciężko to zrozumieć, ale jestem jak najbardziej za tym, żeby, wiesz, były legendy, które opowiadały o takich rzeczach, żeby ludzie o tym myśleli, tylko właśnie w formie legend. To znaczy, wiesz, legendy o powstaniu Morsliba, to myślę, że każde dziecko słyszało w Imperium i nie tylko. Natomiast ja się zastanawiam bardziej nad tym, jak powszechna jest ta trochę elficka wiedza na temat tego, że to jednak faktycznie było. Że stały gdzieś wielkie portale przez Aetyr, że byli pradawni. Bo wiesz, też mamy w ramach tych takich małych notatek na marginesach w
teraz już nie pamiętam, którym źródle, ale opisaną rozmowę pomiędzy uczonym w Imperium, a właśnie jakimś elfickim magiem, który go pyta, jak to jest, czy bogowie są pradawnymi, czy nie są, o co chodzi, a elf odpowiedział w taki sposób, że właściwie nic nie odpowiedział, ale no... widzimy, jako zewnętrzny obserwator, że jednak coś ci ludzie na ten temat wiedzą. Więc to mnie zastanawia, wiesz. Ja bym to widział raczej w kwestii rozważań czysto akademickich, w ramach, wiesz, kursu historii pradawnych, jakiś taki, wiesz, jakieś dziwne, zniekształcone teorie o zasięgu ograniczonym do garstki uczonych zajmujących się śledzeniem artefaktów pradawnych, ale jednak tak. To znaczy, ja bym powiedział, że to też tak naprawdę jest prostsze, może nie do zrozumienia, ale na pewno do zaakceptowania z tej perspektywy niewykształconego chłopa, bo to wiesz, czemu powiesz, że ludzie zostali przez bogów ulepieni z gliny, czy ci bogowie przypłynęli na wielkich łodziach, czy przeszli przez ogromne bramy, to na dobrą sprawę... Jeden pies, nie? Jeden pies, to dziecko też nie będzie narzekało, czemu powiesz, że prezenty dostaje od Mikołaja, czy od Gwiazdora, czy od Aniołka, tak długo jak prezenty się zgadzają, jest okej. Okay. To właśnie, wiesz, na uniwersytetach czarodzieje i ludzie wykształceni, którzy starają się poskładać do kupy ten świat i zrozumieć, oni mogą mieć z tym problem, bo zaczynają, wiesz, zadawać pytania. No i to, wiesz, tutaj też zaczynamy wchodzić właśnie na ten moment, gdzie pytania zaczynają być niewygodne, gdzie pytania zaczynają zahaczać o herezję, prawda? Bo tutaj możemy dochodzić do kultów, do Sigmara zresztą, właśnie do wniebowzięcia patrona Imperium, ale zresztą nie tylko, bo zakładam, że jednak żaden z... wysoko postawionych przynajmniej kapłanów nie będzie oficjalnie szczególnie zadowolony, jak zaczniesz mówić, że jego ukochane bóstwo, które opiekuje się tym czy tamtym, tak naprawdę jest taką większą żabą, która po prostu włada potężną magią, tak? Albo gorzej, jest tylko szeregowym żołnierzem w wielkim kosmicznym imperium. W sensie, nie użyję tych słów, ale dojdzie do takiego wniosku, że skoro pradawni równa się bogowie, a pradawnych było dużo, to znaczy, że byli ważni i ważniejsi pradawni. Nie? Dokładnie. Ale, bo my tutaj tak odchodzimy na jedną rzecz, ale był jeszcze jeden fragment, o którym mieliśmy wspomnieć a propos upadku samych wrót, ponieważ znajduje się w lore informacja, że na miejsce wrót tych północnych znalazł się tam teraz Morslip. Co oczywiście jest w dużej mierze bez sensu, ale też jest ciekawe po części, że Morslip jako ten satelita, który ma tą swoją chaotyczną orbitę. Ja to widzę troszeczkę tak, gdybyśmy się kierowali tym źródłem, że Morslip może być kulą spaczenia, która jest dookoła jakiejś części tych oryginalnych wrót, które mają zaprogramowane, że chcą być nad biegunem północnym, no ale sam spaczeń i jego wpływ jest taki, że przesuwa się, prawda, od tej północy i potem do niej wraca. I to jest moja taka luźna interpretacja, która w jakiś sposób stara się to spoić z tym, co wiem o naturalnych satelitach i jak to nie może działać. Pamiętam ten fragment, bo też go czytałem, ale temu fragmentowi można przeciwstawić trzy inne, w których jest, że albo wystrzelił w kosmos z wrót, albo nic o Morslipie nie wspominają, więc to tam też myślę, że to jest kwestia właśnie indywidualnej interpretacji. To prawda, chociaż wydaje mi się, że można byłoby się silić na to, żeby Morslip był tylko widziany z północnej półkuli, na dobrą sprawę, przynajmniej w 90% wypadków. Tym bardziej, że tak na dobrą sprawę o południowej półkuli wiemy tyle, co nic, pomijając Lizardmana. Jakby był tylko z północnej, to wtedy Skaveni nie mogliby próbować, uwaga, spoiler alert, rzucić tym Morslipem w południową i w lustrze. Tu cię mam. No, przepraszam, dlaczego nie mogliby próbować? Co mogliby próbować, a? Okej, tu mnie masz. Dobrze, myślę, że to jest dobry moment, żeby kończyć nasze dzisiejsze rozważanie o tym, czym wrota chaosu są, czym nie są, czym mogłyby być. Co tak naprawdę się stało? Tak, bo co tak naprawdę się stało, no nie dowiemy się tego prawdopodobnie nigdy. Natomiast ta technologia pradawnych, niekoniecznie w formie portali, chociaż tak jak tutaj mówiliśmy, te portale są nie tylko na biegunach, więc można to wykorzystać. Ta technologia pradawnych myślę, że jest zachowana też w innych miejscach i ja nie widzę powodu, dla którego gracze nie mogliby na nią kiedyś przypadkiem wpaść. Dokładnie, już kiedyś zresztą o tym też wspominaliśmy i ta kwestia taka torgalowska, prawda, gwiezdnego metalu, dzieci z gwiazd i innych podobnych właśnie aspektów science fiction rzucanych w Warhammera jest czymś, na co na pewno możemy sobie od czasu do czasu pozwolić, szanując lore,
żeby nie było wątpliwości, że to nie są takie rzeczy, które sami sobie wymyślamy, bo to jak najbardziej tam jest. I zwłaszcza jak już zaczyna wam się troszeczkę nudzić, jak tych kampanii troszeczkę już było, można troszeczkę z tym poszaleć, prawda? I pójść o krok dalej. No, dokładnie. A tymczasem chcemy podziękować wszystkim za słuchanie nas. Rzućcie nam lajka, suba i inne takie rzeczy, jak wam się podobało, żebyśmy mogli przeciwstawić się katastrofie algorytmów YouTube'a. Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym patronom, którzy pomogli nam stworzyć ten odcinek. Dokładnie, jeżeli chcecie dołączyć do ich szacownego grona i dostawać takie dostęp do takich rzeczy jak nasze notatki i inne dziwne, śmieszne rzeczy, to kliknijcie link, tam macie wszystko opisane. Zapraszamy wszystkich na naszego Discorda. Tak, gdzie jeżeli lubicie długo rozmawiać o tym, kim tak naprawdę są bogowie, jak działają cuda i co to ma do magii, to powinno być dla was dobre miejsce. A my co? Na razie się z wami serdecznie żegnamy i słyszymy się w przyszłym tygodniu. Dokładnie. I nie zapomnijcie podrzucać nam pomysłów na kolejne odcinki, bo jak nie będziemy mieli czego wymyślać, to zamykamy podcast i rozmawiamy tylko o Age of Sigmar. A tego nikt by nie chciał. Nie no, kilka osób by chciało i może kiedyś coś zrobimy. Ach, no nic. Ale nie dłużej niż przez 3 lata odcinki o Age of Sigmar. Co tydzień. 2 razy w tygodniu. No ja nie wiem, jak się mam do tego odnieść, wiesz? Ja też nie wiem, ale potem są fajne komentarze na Discordzie, jak mówimy o Age of Sigmar. No to trzymajcie się i niech pradawni was prowadzą. Dokładnie.